Cześć, siemanko, witajcie widzowie w nowym roku. Mam nadzieję, że początek roku dla was jest dobry. Wybaczcie tą miesięczną przerwę, ale dopadły mnie pewne problemy zdrowotne, z którymi musiałem się uporać. Ale już wracam. Jest sporo zaległości, ale mam nadzieję je szybko nadrobić. W tym odcinku chciałbym się z wami podzielić planami na ten rok, ale zacznijmy od obecnego stanu prenumerat. Ja nie mogłem skręcać i montować dla was filmików, ale wydawcy dostarczali mi paczki. Tak więc na kanale ostatni filmik dodany z Fiata i Dodge'a był z gazetki numer 90, a w międzyczasie dostałem kolejne paczki i obecnie obie kolekcje mam już z numerami 110. Tak, to już wszystkie gazetki w tych prenumeratach. Zostaje już tylko ich zmontowanie. Planuję je zakończyć w 4 odcinkach, czyli po 5 gazetek na odcinek. Chciałbym je również zmontować bez zbędnego komentarza, chyba że będą jakieś błędy lub problemy. Już widziałem na grupie, to większość z was ma gotowe modele, które się świetnie prezentują i mam nadzieję, że już niedługo moje też będę mógł zakończyć i się z wami z nimi podzielić ich finalnym wyglądem. W tych kolekcjach zrobię również odcinek specjalny z podsumowaniem całych prenumerat i prezentacją pojazdów. Dodam jeszcze opis zmian i modyfikacji, jakie tam wprowadzę. Ale to tyle co do tych dwóch pojazdów. Kolejna kolekcja to Iron Man. Ostatni odcinek z gazetką numer 86. Mam już gazetkę 87 do 90. Oraz 5 gazetek z nowej przesyłki, czyli od numeru 91 do 95. Więc w prenumeracie podstawowej zostało nam 5 gazetek i jedna paczka. I to będzie koniec tego modelu. No chyba, że wydawca wyśle nam kolejne 10 numerów z elementami posiadającymi ślady zniszczeń. Tak też się odbyło to w edycjach we Włoszech i we Francji. Więc w Iron Manie będą jeszcze 3 odcinki z podstawowej kolekcji i zakończymy kolekcję. Jeżeli otrzymam elementy zniszczeń, to zrobię kolejne odcinki, ale to zobaczymy jak będzie. Kolejna prenumerata to Żuk A07. Ostatni odcinek na kanale był z numerem gazetki 20. Kolejna paczka z numerami 21 do 24 już u mnie jest, więc tutaj bez zmian będą kolejne odcinki w najbliższym czasie. Następnie Star 266 od Hachette. Ostatni odcinek był z numerem gazetki 13. Tutaj również mam kolejną paczkę z numerami od 14 do 17. Natomiast w kioskach już widziałem numery od 18 do 21, więc może niebawem otrzymam kolejną paczkę z prenumeraty. Niestety Hachette najpierw wysyła do kiosków, a później do prenumeratorów. Co według mnie jest kiepskie, ale co zrobić, trzeba czekać. Kolejny model od Hachette, Tygrys Królewski. Ostatnia gazetka na kanale z numerem 37. Mam już kolejne paczki z numerami od 38 do 41. Oraz z numerami 42 do 45. Do odbioru mam również paczkę już prawdopodobnie z kolejnymi numerami. To jest numer 46 do 49, więc tutaj będzie sporo montażu. Ale standardowo zrobię odcinki po 4 gazetki. Ewentualnie, żeby nadrobić tą zaległość, odcinki zrobię na przyspieszeniu. No ewentualnie tak jakby w Fiacie, chyba że będą jakieś problemy w montażu. Ale to wszystko z tych zaległości, a teraz przedstawię wam jakie są nowe kolekcje, z których zrobię odcinki, nową serię, a więc co nowego? D'Agostini zakończyło Fiata i Dodge'a, a na ich miejsce mamy na pierwszym punkcie Dom Muminków, który prawdopodobnie wystartuje od lutego. Druga kolekcja Marvel Movie Collection, która już jest dostępna od sierpnia. Ja mam kilka pierwszych gazetek. Rally Cars to jest trzecia seria, trzecia prenumerata, która też prawdopodobnie od lutego wystartuje już w kioskach. Więc tyle z nowości od DA. Z tych powyższych wybrałem Rally Cars.
pomimo to, że skala 1,43, myślę, że będzie to fajna opcja na zebranie tych pojazdów rajdowych. Zrobię z nich pełną kolekcję i opiszę ją w całości. Mam już pierwsze dwa numery i jestem z nich bardzo zadowolony. Ponadto zmiany, jakie prowadziło De Agostini do prenumeraty, mega mnie zachęciły do dalszej subskrypcji, ale opowiem o nich w odcinku poświęconym w całości Rally Cars. Ale tak pokrótce, De Agostini wprowadziło subskrypcję, pobieranie opłat przez PayPal i kurier InPost i super się to sprawdza. Jestem bardzo zadowolony z dostarczonych już przesyłek. To tyle od De Agostini na tą chwilę. Natomiast od Hachette nowa prenumerata jest poświęcona najsławniejszemu parowcowi na świecie, czyli Titanic w skali 1-200. Również zamówiłem prenumeratę, ale pierwszą gazetkę kupiłem oto w Empiku. Niestety Hachette nie lubi swoich prenumeratorów i nie informuje, kiedy wyślę paczkę. Ja już na swoją prenumeratę czekam z ponad 2 miesiące. Planowałem zmontować ten model, ale przez obecne doświadczenia z tym wydawcą nie zdecyduję się na przedłużenie prenumeraty. Zrobię osobny odcinek z gazetki numer 1, którą już posiadam i omówię, co będzie zawierała ta prenumerata. Jak otrzymam paczkę z numerami 1-3, dodam kolejny odcinek, ale na tym zakończę ten model. Więc to tyle z nowości, jakie obecnie mamy. A teraz Wam podsumuję, jaki jest obecny stan prenumerat i najbliższe odcinki, jakie będą w tym roku. Po pierwsze, Żuk A07, dalszy montaż. Mamy jeszcze sporo do zmontowania elementów. Numer 2, Star 266, również dalszy montaż, również jeszcze daleko do zakończenia. Numer 3, Tygrys Królewski, dalszy montaż i też dalej jeszcze dużo zostało do skręcenia. Nowa kolekcja, jaką wprowadzę, to jest Rally Cars. Omówienie, kolejny odcinek to będzie omówienie modelu Titanica od Hachette oraz omówienie kolekcji Marvel Movie Collection. Mam pierwsze też gazetki, ale to Wam wszystko opowiem o tych figurkach jak w odcinku. Oraz będziemy mieli zakończenie tych prenumerat Fiata 125P, który się zakończy w 4 odcinkach, Dodge RT również w 4 odcinkach, no i Iron Man 3 odcinki plus elementy zniszczeń. Więc to tyle, co najbliższym planie, najbliższym czasie się wydarzy na moim kanale. A co dalej? Czy coś więcej? Co wiemy? Jakie są możliwości? No, możliwości jest bardzo dużo. Wydawcy w innych krajach mają bardzo dużo modeli. No ale z tego, co już testowane było w Polsce, to De Agostini testowało gdzieś ponad 1,5 roku temu Ferrari LaFerrari i ten model najbardziej czekam i bym gotów go zamówić. Zresztą mam już 3 gazetki testowe, 2., 3. i 4. Pierwszej niestety nie udało mi się dostać, więc nie zrobiłem takiej serii testowej. Kolejny pojazd to pojazd powrotu do przyszłości, czyli DeLorean. Kolejna świetna opcja, chociaż pewnie przez upadłość Eagle Moss, który był właścicielem tych praw do tego modelu. Przejęcie tych praw jeszcze pewnie chwilę zajmie. Jeżeli ktoś miałby wydawać ten pojazd, to pewnie dopiero za jakiś czas. Jest to kolejny model, na który byłbym gotowy. Zresztą już się zapisałem na obie prenumeraty podczas testów, tak? bo były przygotowane testy, De Agostini prowadziło w Polsce. Ja wtedy się już też zapisałem na tą prenumeratę, no ale do tej pory jakby nie ma odzewu De Agostini, co dalej z tymi modelami. Ale też patrząc na to, co wydaje De Agostini we Włoszech lub we Francji, to możliwe, że wypuszczą po Ironmanie kolejną figurkę w skali 1-8.
Będzie to policjant przyszłości, czyli Robocop. Bardzo czekam na ten model i też byłbym zdecydowany na prenumeratę. Świetnie by się prezentował z moimi innymi modelami Robocopa, które posiadam. We Włoszech również wydali rękawice Thanosa z filmu Avengers Infinity War w skali 1:6, więc to tak naprawdę spora ta rękawica jest. Widziałem pierwsze odcinki gdzieś tam we Włoszech, no to fajnie, fajnie to się prezentuje, też ciekawa byłaby opcja. Kolejny fajny model, jaki jest wypuszczany we Włoszech, to Yamaha YZR M1 w skali 1:4. To naprawdę spory pojazd, spory motor, ciekawa opcja do składania. No i kolejny bardzo fajny, dość kultowy pojazd, czyli Kit z serialu Knight Rider. No to też naprawdę fajnie się by prezentował ten pojazd pośród innych, które posiadam. Natomiast D'Agostini na Węgrzech wypuściło już jakiś czas temu Icarusa 260, kultowy autobus miejski, on natomiast jest w skali 1:12. Oraz Warburga 353 i on jest natomiast w skali 1:8. We Francji wypuścili dość duży pojazd w skali 1:6 Ford Mustang GT500 z 67 roku. Naprawdę super potężny, super duży pojazd, bo prawie 80 cm długości. No świetnie by się prezentował. W Czechach Skoda Octavia z 59 roku w skali 1:8. A na Słowacji Tatra 603. I najwięcej ciekawych opcji mają Niemcy, Transporter, Volkswagen T1, Ford GT oraz Lamborghini Countach. Więc no, jak widzicie, opcji na nowe kolekcje wydawca D'Agostini ma bardzo dużo. Jest bardzo dużo fajnych modeli, które z chęcią bym poskręcał, pomontował. No ale na co finalnie się zdecyduję? Myślę, że za parę miesięcy się przekonamy, bo pustka po trzech edycjach musi być szybko wypełniona. W dodatku zapewne zainteresowanie domkiem Muminków nie jest za duże. Ale jedynego, czego się obawiam, to wybór ponownie zostanie skierowany na pojazdy z okresu PRL. Fajnie by było jednak składać jakiś bardziej nowoczesny pojazd, czego sobie bardzo życzę. Natomiast jeżeli chodzi o wydawcę Hachette, no to z tego co widzimy, obecnie w Niemczech wypuszczają łódź podwodną U96 w skali 1:48, Titanica w skali 1:200, Volkswagena Garbusa w skali 1:8 oraz lokomotywę parową w skali 1:22, więc te trzy takie dość długie będą pojazdy, modele, czyli Titanic będzie miał około 134 cm, ta lokomotywa 106 cm, no a sam U-Bot U96 będzie miał aż 140 cm długości. Więc no tutaj wydawca Hachette również ma spore pole do popisu. No zobaczymy, czy coś będzie w najbliższym czasie kolejnego wysyłał, dodawał. Zobaczymy. Musimy na to niestety jeszcze chwilę poczekać. Więc jak widzicie, rok zapowiada nam się ciekawie. Dajcie znać w komentarzach, na jakie modele wy czekacie lub chcielibyście składać. Jestem bardzo ciekaw. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już z montowania modelu pojazdu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i oby ten rok był lepszy i przyniósł nam jakieś fajne modele. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.